kształt i wszędobytność duchów. 88. Duchy, czy mają jakiś kształt ograniczny, określony i stały dla waszych oczu? Nie. Dla naszych. Tak. Rzec by można, jest to płomień, światło lub iskra elektryczna. Czy ten płomień lub ta iskra mają jakąkolwiek barwę, dającą się określić? Dla was będzie ona mieniła się od najciemniejszego do najświetniejszego rubinu, stosownie do czystości ducha. Geniusze zwykle przedstawiają z gwiazdą lub z płomykiem na czole. Jest to alegoria, przypominająca prawdziwą naturę duchów. Umieszczają je na wierzchołku głowy, ponieważ takowa jest siedliskiem rozumu. Czy potrzebny jest duchom czas do przebycia przestrzeni? Tak jest. Lecz jest tak prędki jak myśl. Myśl, czy nie jest duszą samą, przenoszącą się na pewne miejsce? Gdzie tylko znajduje się myśl, tam z nią musi być i dusza, bo to przecie dusza myśli. Myśl jest przymiotem. Przenosząc się z miejsca na miejsce, duch czy posiada samowiedzę przebytej odległości, jako też i strefy, w której się znajduje. Może bywa on raptownie przenoszonym na miejsce, do którego podąża. Jedno i drugie może się zdarzyć. Duch może bardzo dobrze obliczyć przestrzeń przebytą, jeśli to sobie życzy. I przeciwnie, odległość może całkowicie zniknąć przed nim. Zależy to od woli jego, tudzież od mniejszej lub większej czystości jego natury. Materia, czy jest jakąś przeszkodą dla duchów? Nie. Mogą wszędzie przenikać. Powietrze, ziemia, woda i ogień są dla nich jednakowo dostępne. Duchy, czy posiadają dar wszędobytności? Czyli jeden i ten sam duch może dzielić się, istnieć w kilku miejscach na raz. Duchy nie mogą dzielić się na części. Każdy z nich jest pewnego rodzaju środkiem, który rzuca naokoło siebie promienie, co jest przyczyną, że zdaje się być obecnym w kilku miejscach jednocześnie. Słońce jest jedno. Rzuca promienie naokoło i posyła je bardzo daleko, pomimo to jednak nie dzieli się na części. Czy wszystkie duchy jednakowo promieniują? Może zachodzić w tym wielka różnica. Zależeć to będzie od ich stopnia czystości. Duch każdy jest jednością niepodzielną i dlatego może rozpościerać myśl swoją, nie potrzebując dzielić się na części. W ten sposób wypada pojmować dar wszędobytności, przypisywany duchom. Porównać to można do iskry, która rzuca światło na wszystkie strony widnokręgu, lub do człowieka, który nie ruszając się z miejsca i nie dzieląc się, może wydawać rozkazy, przesyłać znaki i poruszenia w rozmaitych kierunkach.